Cześć, znajdujemy się w Warszawie, a właściwie w jego centrum. W dzisiejszej metamorfozie udział weźmie Ewa. Ewa jest młodą osobą. Chcemy ją wyłonić bardziej z tłumu i pokazać jej charakter. Warszawa jest bardzo kolorowa, a nasza myszka szara. Jeśli dobrze przypatrzymy się jej twarzy, będziemy mogli zarysować najbardziej wystające punkty na jej buzi. Charakterystyczne czoło, kości policzkowe, niska broda, no i dość mocno rozbudowane szczęki. Jeśli to wszystko połączymy jedną linią, uzyskamy efekt koła. Jeśli chcemy wprowadzić wszystko w idealną bryłę geometryczną, taką jak owal, będziemy musieli się postarać. Chcemy dodać jej więcej pewności siebie, więcej koloru, więcej uśmiechu. I tak, żeby wszyscy klaskali? Włosy Ewy w końcu są zdecydowane, dynamiczne i przede wszystkim pełne energii. Jest to fryzura zdecydowana, rockowa. Myślę, że jest gotowa wyjść na ulicę i pokazać się wszystkim. Na pewno zostanie doceniona i zauważona w tłumie. Włosy są dynamiczne, zdecydowane i przede wszystkim element grzywki asymetrycznej bardzo fajnie wpływa na to, że można nią się bawić ze strony lewej na stronę prawą. Ta grzywka cały czas pracuje. Możemy ją przerzucać z lewej i prawej strony, natomiast do tyłu również fajnie będzie wyglądała dość mocno i agresywnie. Cały bałagan tworzy nam jedną fajną, spójną geometrię, która pracuje na całej płaszczyźnie głowy. Jeśli chcecie więcej metamorfoz, zgłaszajcie się sami. Jesteśmy dostępni na Facebooku, na YouTubie, subskrybujcie. Może ty, albo właśnie ty chcesz wystąpić w naszej kolejnej metamorfozie, znaleźć się w naszym następnym odcinku. Wyślij zgłoszenie na Facebooku. Why not? Jeśli jesteś Asia, Kasia, Basia, Zosia, nieważne jak masz na imię, jeśli chcesz wziąć z nami udział i zrobić wspólną metamorfozę, być może masz pomysł na siebie, bądź go nie masz,